Hej, kochani, witajcie się w kolejnym vlogu właśnie na moim kanale. Niestety to już jest ostatni dzień, już musimy wracać do Łodzi i już w sumie zaraz jest 11, więc musimy szybko wychodzić z tego mieszkania. No i lecimy do Łodzi, a niestety lecimy też przez Warszawę, bo musimy odwieźć chłopaków. A co mamy w kalendarzu adwentowym? Bo mimo wszystko trzeba otworzyć, nie można pominąć tak ważnej rzeczy. A w 12 okienku kalendarza adwentowego mamy... O nie! To jest jakiś... to jest maskara. Czemu mam znowu maskarę? Ale to chyba się przyda teraz Kacperowi, bo on będzie robił lekcji. Kacper, czy tobie się przyda maskara? No i jeszcze jestem ciekaw, co mamy w okienku kalendarza z Body Shopa. Takie dziwne, dziwnego kształtu, jeszcze takiego nie było. A w środku kryje się... O! Mgiełka do twarzy z witaminą C. W sumie mega. Za chwilę sobie przetestuję, bo jeszcze nic nie robiłem z twarzą. W takim razie ja lecę się teraz umyć i widzimy się, jak już będę gotowy. W ogóle ja już się umyłem i teraz patrzę za okno, a za oknem jest śnieg! Wczoraj słyszałem, że jest w całej Warszawie, a teraz jest jeszcze w Gdańsku, czyli w sumie chyba cała Polska już. Jestem mega podekscytowany, jak to będzie wyglądało w Łodzi, bo w sumie naprawdę wszędzie jest ten śnieg. A w Łodzi jest chyba jeszcze troszeczkę zimniej. Ja nie nagrywałem, bo nie chciałem przeszkadzać chłopakom, ale już tak naprawdę zapakowaliśmy samochód, mamy już wszystkie nasze śmieci albo, przepraszam, rzeczy na dole. Ledwo to wszystko jest upchane, ale jakoś się da. No i lecimy teraz do galerii, bo Kacper musi kupić sobie jeszcze różne rzeczy do filmu z lekcji. Thank you so much. Jak się nie wam nie podoba, to będzie problem. Bye! Kasper teraz udaje lekcji i nagrywa film 24 godziny. Girl, don't do it, Asworth. Ale on tak nie robi, ja w ogóle no. Nie umiem taki basic kona. Klucze do apartamentu oddane, także my teraz z lekcji lecimy do galerii. Potrzebuję paznokcia. Przechodzimy właśnie koło jedzenia, no i ja bym chciał zjeść, bo jestem mega głodny, jeszcze nie jadłem śniadania, ale nie mogę, bo jesteśmy tutaj z lekcji. To jest ta podróba lekcji za nami. No i oczywiście ta lekcja potrzebuje paznokcie i eyeliner, także idziemy teraz do Rozmana. Powiem wam szczerze, że to jest chyba najbardziej skłócony dzień. Kasper jest strasznie wkurzony, bo nie może znaleźć paznokci do filmu z lekcji. Piotrek jest ogólnie wkurzony, bo to jest wkurzony. A ja jestem wkurzony, jak wszyscy są wkurzeni. Dobra, update, już wiem czemu jestem wkurzony, bo nie ma mojej maseczki, chora sytuacja, w tej nie umiem oddychać. Gubiłem ją. Ogólnie my już jedziemy w sumie 4 godziny. Chyba już jesteśmy w Warszawie, bo tak rozpoznaję po tych wielkich budynkach, że chyba jesteśmy w Warszawie. Zdecydowaliśmy z Piotrkiem, w sumie ja tak wpadłem na taki pomysł, Piotrek się zgodził, że zostaniemy w Warszawie jeszcze do niedzieli. Troszkę się cieszę, trochę nie, bo chciałbym wrócić do domu, ale z drugiej strony jestem naprawdę tak zmęczony, że nie mam już siły wracać do Łodzi, tym bardziej, że... No nie wiem, jak ty byś doprowadził nasz samochód do Łodzi. Nie wiem, jak ty byś dał radę, jak ty byś sobie z tym poradził. Piotrek to wiesz, Piotrek to leży i odpoczywa, ale ty? Jak ty byś dał radę, Jasper? No nie. Nie no... Po prostu jestem już bardzo zmęczony, Piotrek też widzę po nim i jest bardzo zestresowany już drogą. To ja bym teraz poszedł na imprezę pohulać. Hula hop, hula hop. Także my teraz odstawiamy chłopaków do ich przyjaciół, bo oni mają przyjaciół poza nami. No nie, dziwne, gdzieś tak dziwne. Fałszywi. A potem lecimy od razu do naszego apartamentu i od razu wam pokażę, jak wygląda. W ogóle trochę mnie irytuje to, że trochę wstydzę się mówić apartament na to, gdzie śpimy, ale to się serio nazywa apartament, na Booking nie ma innych mieszkań poza apartamentami, więc przepraszam, jeżeli tak mówię, jeżeli ktoś jest urażony, że tak mówię, ale no tak to się nazywa. To się nazywa dobre wykorzystywanie walizki. Wszystkie opcje są wykorzystane. Proszę wojna, Honkhanie, że przyjechaliśmy na tydzień. I jeszcze się chwaliłem na samym początku vlogmasa, jak jechaliśmy, że wzięliśmy bardzo małe rzeczy. My już dotarliśmy, także zrobię wam teraz małą oprowadzkę po apartamencie. Zaczynając od sypialni, mamy tutaj łóżko. Ogólnie, jeśli chodzi o ten apartament, jest tutaj tak, że z jednej strony sam apartamentowiec jest niesamowicie luksusowy i w ogóle wydaje mi się, że każdy apartament tutaj kosztuje kilkaset tysięcy złotych. Ale z drugiej strony, jak się spojrzy na wyposażenie, tutaj te rzeczy są totalnie najniższej półki z Ikei. Wiecie, że ja lubię dekorować wnętrza, dlatego jest to dla mnie ważne, ale to tak naprawdę są takie małe pierdoły. Tutaj mamy Piotrka i nasze rzeczy, tutaj mamy salon. Mamy w ogóle tak wielki i nie wiem o co chodzi, ale ten balkon jest świetny. Nawet jest oświetlony. No i tutaj jest tak bardzo dużo niezagospodarowanej przestrzeni, ale w sumie lubię, jak jest dużo przestrzeni. Mamy salon i tak się prezentuje kuchnia. Parkowaliśmy na złym miejscu parkingowym i teraz idziemy przeparkować samochód. Ja bardzo pójdziemy może po zakupy spożywcze. Jak się jest na 2 dni w apartamencie, to trzeba kupić zakupy na tydzień. A no i tutaj mamy jeszcze łazienkę. Mamy nawet taki fajny prysznic naprawdę, tylko szkoda, że nie ma w sumie prysznica. No i tutaj jest lustro i robimy już pranie. Patrzcie na to. To jest mini IKEA! Mini IKEA!
I my tylko potrzebowaliśmy z Baby K tą małą rolkę do po prostu usuwania kłaczków z kurtki, bo mam na kurtce strasznie dużo jakichś dziwnych małych włosków. Piotrek, mam nadzieję, że zaraz mi wszystkie usunie. Jesteśmy właśnie w trakcie randki, niestety restauracje są zamknięte, więc musimy po prostu sobie radzić i jemy w aucie. I odkryliśmy w galerii Blue City niesamowitą restaurację polską, w sensie tam wszystko jest ekstra drogie, ale też jest ekstra pyszne i tak jakby naprawdę mama albo babcia to zrobiła, także... To jest gotowe, po prostu nakładają. No, nie dość, że było szybko, to dobrze i jest mega. Jeszcze kupiliśmy szarlotkę, przetestujemy ją już w domu i powiem wam, czy była dobra i czy warta zakupu, bo kosztowała 20 zł za ćwiartkę. Ja sobie zamówiłem gołąbkę w sosie pomidorowym, z kopytkami i warzywkami i było świetne. Ty jesteś mój gołąbek. Boże, nie wytknij to. Mam pomysł na tą scenę, wypikam ją. Teraz po live już padł na pomysł, że zrobimy sobie zapikanki, które mieliśmy zrobić w sumie 2 dni temu. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dobra, to pokaż nam, co teraz będziesz robić. W ogóle, patrzcie na to, bo dostaliśmy ostatnio taki zestaw, 2 ciasta plus blacha. No i teraz przy pomocy takiego koncentratu grzybowego, jakieś bagietki ciabaty, najprostszej. Do tego jeszcze serek i w moim przypadku, no patrz, serek, a nie na mnie. Serek i w moim przypadku jeszcze szyneczka. Jaki tam dajesz ser? Ser tarty cheddar. Tak, ser tarty cheddar. Niestety nie było. Budżetu nie starczyło niestety, także mamy w plastrach. Ten jest lepszy nawet. To jest pasta grzybowa, to jest serek, to jest grzybek z szynką, a to jest komplet. Tobie daję podwójny ser, bo tak się zawsze daje w zamian za mięso, a ja sobie robię z szyneczką. Budowana rękawica kucharska. Może najpierw wyłącz piekarnik. Prawdziwy kucharz nigdy nie wyłącza piekarnika. Jak prawdziwa mama. Tamten piekarnik w tamtym apartamencie, on by jeszcze został włączony, bo on wie, że on czuje nas. On po prostu wyczuwa nosem, że my tu jesteśmy, a ten jest... Głupi jesteś, słyszysz? A przynajmniej mu się pokrętła chowają, to jest fajne. Ale my nie mamy dzieci. Że mamy już zrobione zapiekanki, no nie wiem, mam wrażenie, że były pieczone o 10 sekund za długo. Tak, szef. Piotrek w ogóle powiedział, że gotując mi cokolwiek, czuję się jakby, nie wiem, brał udział w MasterChef i ja miałbym się po prostu zaraz zjeść jak Magda Gessler w MasterChefie. No, serio. Hani, jeżeli chcielibyście, żebym wydał książkę, jak, nie wiem, wychować swojego męża, to koniecznie mi napiszcie. Szefie, czy przechodzę dalej? Oddajesz fartucha, ale... Zapiekankę zjem. Piotrek właśnie jeszcze wiesza wszystkie smrody, modermudajszym. O. No i my już lecimy spać, także kochani, dziękuję wam bardzo, bardzo za oglądanie dzisiejszego Vlogmasa do końca. No i w takim razie, kochani, widzimy się jutro, jak będziecie decydowali o moim życiu na Instagramie, także koniecznie zaobserwujcie mnie na Instagramie. Cześć, pa, pa.